dobry, witamy Was w kolejnym odcinku serii Salonowe Środy. Dzisiejszy odcinek to jest top miesiąca, czyli top sierpnia, bo mamy początek września, więc dzisiaj będą nasze topowe produkty lub usługi w poprzednim miesiącu, więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. Zaczynamy ode mnie. Co jest hitem sierpnia u mnie? Jest to zdecydowanie taśma Nichiban, ale jest to zarówno hit, jak i kit. Tutaj mam taśmę oryginalną, tutaj mam taśmę podróbę. Zaraz pokażę z bliska, czym one się różnią i czy w ogóle się czymkolwiek różnią. Głównym powodem, dla którego uważam, że jest to kit, to jest cena. Żeby za taką taśmę dać tyle pieniędzy, to uważam, że jest to troszkę za dużo, bo nie jest ona jakaś super nadzwyczajna, aczkolwiek jak widać posiadam. Więc teraz przechodzimy do oglądania tego z bliska. Tutaj bardzo dobrze widać na pierwszy rzut oka, że jedna jest mniejsza, czyli jakby gęściej zawinięta, a ta druga jest luźniejsza i właśnie można ją zgnieść. To jest różnica pomiędzy teoretycznie podróbą, czyli tą, co można zgnieść, i oryginałem. No jest różnica spora, natomiast tutaj w środku napisy są w miarę podobne, więc tutaj od środka patrząc, to ja bym nie wiedziała, która taśma jest która. Kolejna rzecz, czym one się różnią, to jest kolor. Mam nadzieję, że widać, że ta taśma po prawej stronie jest bielsza. Nie wiem, czy to będzie tutaj widać. Wydaje mi się, że tutaj może być to zupełnie na odwrót, ale oryginał jest bielszy i oryginał ma więcej tutaj tych kropeczek. Czy to coś daje? No właśnie niekoniecznie. Ta taśma, fajnie by było, gdyby ona, tu się w poprzek urywa bardzo ładnie, natomiast wzdłuż, no są pewne problemy. O, teraz poszło akurat, ale tak byle jak. Natomiast ta taśma, ona w ogóle wydaje odgłos, jak ją się odkleja, a tamta nie. Ta już gorzej się rozrywa nawet w poprzek, a o darciu wzdłuż to już w ogóle nie ma mowy, więc ta podruba wzdłuż to już w ogóle się nie chce się podrzeć, chyba że trafimy na kropkę. Właśnie tamta ma więcej tych kropek, więc jest łatwiej teoretycznie, ale jak dla mnie taśma za tyle pieniędzy to powinna się praktycznie przerywać sama. Czemu ja przerywam tą taśmę wzdłuż? Dlatego, że ja mam swoje sposoby na lifting powieki, więc mi po prostu jest w ten sposób łatwiej. Do czego ja używam tą taśmę? Generalnie nie jest ona mi jakoś specjalnie potrzebna, że muszę mieć tą i żadną inną. Jest mi obojętne, czy to jest taśma papierowa, czy jest to taśma perforowana. Z tych trzech i tak wybrałabym taśmę perforowaną. Natomiast ta jest bardzo dobra dla osób początkujących, dlatego że jest bardzo biała, więc fajnie ją sobie można bardzo blisko tutaj podkleić. Oczywiście nie samą taśmę, tylko na płatki lub na piankę. I jest biała, więc rzęsy będzie bardzo, bardzo dobrze widać. Szczególnie dobrze w kącikach wewnętrznych. Ona jest taka fajna, gumiasta, więc bardzo ładnie ją tam można dopasować. Więc to jest plus tej taśmy. Natomiast do liftingu powieki ja właśnie używam taśmy przerwanej na pół. No i dlatego tym nie liftinguję powieki, bo no, urwanie jej nie jest takie hopsiup jak innych taśm, więc zajęłoby mi to dobrą sekundę dłużej, a sekunda to już jest cenna rzecz przy przedłużaniu rzęs. Więc ona się nadaje do różnych rzeczy. Do czego tam sobie chcesz, wybieraj sobie, spróbuj, przetestuj, wyciągnij wnioski i wtedy będziesz wiedziała, czy jest to taśma dla Ciebie, czy nie dla Ciebie. Cześć, witaj w kolejnym odcinku Salonowe Środy. Ja nazywam się Daria Glińska i jestem instruktorem United Lasiarni w województwie podlaskim w Białymstoku. Dzisiaj przedstawimy kolejne top 3 i jakie są moje top 3? Pierwsza moja perełka to rzęsy Rarity. Jak widzisz, już je używałam. Jest to skręt M, gruby 007.
Co tylko mogę Tobie powiedzieć, jeśli chodzi o skręt M-Variety, jest on dość takim złamanym skrętem. Jak dla mnie bardziej przypomina L-kę niż M-kę. Jednak nie ma to dla mnie znaczenia, bo po prostu uwielbiam niestandardowe skręty. I co mogę powiedzieć o tych rzęsach? Bardzo ładna czerń, bardzo fajnie tkane, gęsto tkane. Zdarzają się gdzie niegdzie takie krótsze te rzęski. Nie, tak mi to totalnie nie przeszkadza, bo zazwyczaj te skręty używam do takich poszarpanych rzęs, więc fajny dodatkowy efekt na oczach. I co najważniejsze, świetnie kępka się rozkłada. Czy metodą przekładaną, czy drapaną. Przyjemność. Kolejna moja perełka to rzęsy od Fashion Lash. Pierwszy raz je mogłam okazję testować. Wzięłam sobie brązy w skręcie L i czarne w skręcie również L. No i tutaj nie wiem, czy widać, ale tutaj ten właśnie skręt jest delikatnie złamany, tak jak dosłownie w Rarity. Z tym, że w Rarity to jest M-ki, a tutaj to jest L-ki. Bardzo fajny brąz, ciemny brąz, niezbyt jasny, więc naprawdę będzie pasować dla każdej klientki i łatwo będzie można namówić klientkę na brązy. I co jest bardzo ważne dla mnie, fajnie robi się kępkę. Ci, co już testowali skręty ML, widzę, że wykonanie kępki na tych skrętach wcale nie leży do najłatwiejszych rzeczy, a na Fashion Lash jest to naprawdę przyjemność pracy. I trzeci, już ostatni produkt. Na pewno to nie jest ogólnie nowość. Już jest to jakiś czas na rynku, jednak ja dopiero teraz przetestowałam sobie dzięki Ali z naszego teamu. Jest to szampon Big Sister od Moniki Z. Nie wiem, czy jako jedyny, czy może jako jeden z wielu. Jest to szampon, który nie ma odczynu lekko kwaśnego, ale zasadowe. I dosłownie to jest pH 9,5, czyli naprawdę niezłe pH. Bardzo fajnie doczyszcza, bardzo fajnie pielęgnuje rzęsy, a co najważniejsze, trwałość na nim naprawdę jest lepsza. Także bardzo Ci to polecam, ten szampon wypróbuj. Może to jest butelka uzupełniająca. Kosztowało około 34 euro, nie pamiętam dokładnej ceny. Może pomyślisz, że droższe niż zwykły szampon. Jednak ja, zobacz, przelałam sobie do swojej butelki, która ma około chyba 80 ml i zobacz, ile tylko zużyłam. Także bardzo wydajny szampon. Także moje top 3 to Rarity, Fashion Lash i szampon Big Sister od Moniki Z. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Salonowe Środy, kolejny raz top miesiąca, tym razem miesiąca sierpnia. Jeżeli chodzi o produkt, który mogę Wam polecić, który przetestowałam w tym miesiącu, jest to klej Magnum firmy High Lashes. Generalnie bardzo lubię produkty tej firmy i jeżeli chodzi o kleje, bardzo często pracuję na Strongu, właśnie z tej firmy, ale w sierpniu postanowiłam wypróbować sobie klej Magnum, o którym też słyszałam dobre opinie. Muszę Wam powiedzieć, że polubiliśmy się od pierwszej chwili, właściwie od pierwszej przyklejonej kępki, dlatego że klej bardzo dobrze wiązał, chociaż miałam wrażenie, że schnie wolniej niż Strong, że trochę musiałam przyspieszyć go nie speed upem jak zwykle, tylko musiałam użyć oktaniseptu, żeby rzeczywiście wiązał mi tak jak ja lubię, zgodnie z moim tempem pracy. Natomiast po dodaniu tego oktaniseptu nie dość, że ten klej bardzo dobrze, szybko wiązał, to jeszcze dobrze sechł i kleiło mi się świetnie, nie robiły mi się żadne sklejki. I przy wyczesywaniu nie wypadła mi absolutnie ani jedna rzęsa. Także to był bardzo dobry pierwszy znak. Wypróbowałam sobie ten klej na trzech moich stałych klientkach i po powrocie wiem jedno, że ten klej nie dość, że super się na nim klei, to jeszcze bardzo dobrze trzyma, dlatego że każda z moich klientek przyszła z naprawdę dużą ilością jeszcze przyklejonych rzęs. Nie wiem, czy
tych rzęs było więcej niż jak kleję na Strongu bądź na HS11. Natomiast wiem, że na pewno lepiej mi się pracowało na tym kleju niż na HS11 przy dużej wilgotności, bo miałam w gabinecie wilgotność około 50%, a jest to już dla mnie taka dosyć spora wilgotność i rzeczywiście wtedy lepiej z tej firmy sprawdził mi się Magnum niż właśnie Strong. Także zobaczymy, jak będzie śmigał zimą, czy będzie śmigał. Natomiast mogę Wam na tą chwilę z czystym sumieniem polecić ten produkt. Cześć! Moim hitem tego miesiąca jest zabieg liftingu i laminacji rzęs. I nie chodzi mi o to, że dopiero go odkryłam, czy dopiero poznałam ten zabieg i dopiero wiem, jak w ogóle go wykonać. Chodzi mi o to, że wśród naszych klientek, wśród klientek naszych gabinetów coraz więcej pań zapisuje się właśnie na ten zabieg. I tak jak jeszcze rok, czy może półtora roku temu, liftingów robiło się u nas w gabinetach 1-2 na miesiąc. W pewnym momencie było tych zabiegów już kilka w miesiącu, to teraz mamy zabiegu liftingu i laminacji rzęs kilka dziennie. Także o czym to świadczy? Świadczy to o tym, że coraz więcej klientek stawia na efekty naturalne. Coraz więcej klientek chce wyglądać jak najbardziej delikatnie, jak najbardziej naturalnie. Dlatego do łaski powróciła u nas też metoda 1:1, ale właśnie hitem ostatniego miesiąca jest lifting i laminacja rzęs. U nas w gabinetach ten zabieg wykonuje się na produktach marki Inlay i są to nasze ulubione produkty z tego względu, że od kiedy pracujemy właśnie na nich, nie miałyśmy ani jednego problemu z efektem zabiegu. Efekt wychodzi zawsze, zawsze wychodzi piękny i nasze klientki są zadowolone i regularnie wracają na ten zabieg. Regularnie, czyli u nas jest to tak co około 6 do 8 tygodni. Wcześniej robiłyśmy zabieg na innych produktach i niestety wtedy nie cieszył się aż tak dużą popularnością, ponieważ my same nie byłyśmy co do tych produktów przekonane. Nie zawsze ten zabieg wychodził. Po prostu. Słabsze produkty, słabsza jakość i to wiązało się też z tym, że my tego zabiegu za bardzo nie promowałyśmy. Od kiedy pracujemy na marce Inlay, to właśnie ten zabieg, ta procedura sprawiła, że my jesteśmy zachwycone z efektów i też chętnie polecamy i proponujemy ten zabieg naszym klientkom. Myślę, że też duże znaczenie miała ta sytuacja, która wydarzyła się na wiosnę, czyli zamknięcie gabinetów, przymusowa, obowiązkowa 2-miesięczna kwarantanna i też kwarantanna u naszych klientek od rzęs. I przyznam się szczerze, że wiele pań, które wracały do nas na założenie rzęs już jak mogłyśmy otworzyć salon, to zmniejszało nawet metodę objętości, czyli jeżeli robiły sobie mocniejsze metody objętościowe, to już na to nowe pierwsze założenie mówiły, że nie, chyba coś trzeba delikatniejszego, coś łagodniejszego, bo boją się, że będzie to dla nich za mocny efekt. Czyli wchodzi do nas, do gabinetów kosmetycznych trend właśnie tej naturalności i tej delikatności. Dlatego, jeżeli jeszcze nie wykonujesz zabiegu liftingu rzęs, to bardzo polecam, naucz się jak najszybciej robić ten zabieg, żebyś nie była w tyle i żebyś miała więcej usług do zaoferowania swoim klientkom. A jeżeli już robisz ten zabieg i nie masz zbyt dużo klientek na niego, być może powinnaś wziąć sobie jedną lub dwie modelki, poświęcić trochę czasu, zrobić piękne liftingi, zrobić piękne zdjęcia i w ten sposób zachęcisz do tego zabiegu swoje klientki, później wrzucisz piękne portfolio na swoje media społecznościowe.